Siemano, z tej strony 12, a dzisiaj dla was piąty odcinek serii gry Zostań legendą Neymarem, czyli kariera Neymarem. Odcinek piąty. Już się nawet nie spodziewałem, że aż do takiego czasu już doszliśmy. 8 zwycięstw, 2 remisy, jak na razie jesteśmy na drugim miejscu. Real prowadzi z nami chyba jednym punktem? Czekaj. Nie to. Nie. Informacje informacje o rozgrywkach i szukamy naszej ligi PPV terminu, prawda? No niestety przegrywamy tak przegrywamy 4 punktami. 2 punktami przegrywamy. Ale za to mamy 8 goli tyle oni i 0 straconych jak na razie, więc się z tego powodu cieszę. Ale musimy rozpocząć kolejne spotkanie. Zagrałem dzisiaj spotkanie z reprezentacji, jeżeli dadzą nam szansę. Gramy na pozycji prawej, czyli tam się gra Bale. No wczoraj był mecz i mają remis Barcelona i Atletico 0-0. Jeżeli Real teraz tym dzisiaj wygra, pewny awans, znaczy pewne 3 punkty straty, jeszcze mają tylko 3 punkty straty, a Real później może zaatakować i może nawet prowadzić. No to zaczynamy spotkanie, mecz FC Barcelona. Feeds a long ball into space, drives it in. I gol! Trafiliśmy bardzo śmieszną bramkę. Czy to spalony? Za samobój. Szkoda. Myślałem, że trafiliśmy gola. Czyli jeszcze raz zobaczymy tą akcję. Dobra, tutaj powtórka. No tutaj on akurat nie trafił. Potem myślałem, że my dobiliśmy. No my trafiliśmy, hello! No mogliby nam dać tą bramkę, a nie samobój. Mógłbym wyprowadzić już. Mógłbym już mieć 4 gola w lidze. No niestety na razie w lidze to jest bardzo słabo, mi tutaj na razie idzie. Za 7 meczy, no z tym nie licząc, jak ten już nie liczy, to już 6 meczy i kadry to 5. No to 5 meczy jeszcze i gramy z Atletico, no to będzie spotkanie. Dzisiaj wrzuciłem 2 filmiki, ponieważ miałem jeszcze jeden zaległy z drugiego odcinka z kariery Zostań legendą. No i jak widzicie, nadal nagrywam Neymarem, nie znudziło mnie to, bardzo mi ciekawi, bardzo lubię grać tą karierę. To taka gra, którą już po prostu lubię. Dawaj. Jest, wyszła piłka. Czekaj, jak to wrzuca? Nie my, ale jesteśmy bardzo oddaleni. Ajajaj. Nie wiem, dlaczego mu tak się oddał Neymar. Dobra, ładnie, masz piłkę. Ale jak bardziej prowadzimy się z tego powodu, cieszę się, ciekawie zagramy. Nie wiem, myślę nad tym meczem, ale chyba zagramy może. No niestety nie zagramy już w Pucharze Króla z Realem, ponieważ przegrał dzisiaj mecz z rywalem, którym dzisiaj zagra, który pokonał Atletico Madryt. Naprawdę.
Nawet nie wiem na której pozycji jest Atletico. Wiem o tym, że gramy z miejscem 12, jeśli nie mylę. Messi on the ball. Here's Neymar. Gol i prowadzimy 2-0. W końcu nasz czwarty gol. Neymar dochodzi do królów. No nie, czy będziemy królem strzelców, bo Soltado, ten z Atletico, nie wiem jak się nazywa, nie znalazł na prowadzeniu, chyba 6 goli ma. Ale mogę wam powiedzieć, bardzo ciężko tu gola trafić w ogóle jakimkolwiek zawodnikiem. Bo tak się wam wydaje, że jak gole czasami trafią jak szalony w Brazylii co najmniej. Ale już prowadzimy 2-0, się bardzo z tego powodu cieszę. Chyba na niedługo włączę ten, jak 13 włączyłem sobie poziom zmęczenia. Czy że będzie mi pokazywał, kiedy się zmęczę, kiedy nie. Pięć strzał, pięć celny, no to jest fajnie, jak na razie prowadzimy dokładne podania, ma to dużo, posiadanie piłki mamy o wiele lepsze niż oni, no to się z tego powodu bardzo cieszę i zaczynamy drugą połowę meczu, już po przerwie na cyfrę plus, bo tam lecą ligę, puchar ligi. O, komu mogę się podać? Podaj. Musiałem się niestety odsunąć, bo... Ale jak na razie doszliśmy... No spalony. Chyba ja bym... ja bym spalony. No niestety Messi strzela kolejnego swojego gola, no i niestety jest jednym z królów strzelców, no niestety. No, prowadzimy, to się liczy. Czy mi podasz? Ktoś mi poda może? Ajajaj, czemu? El Arabi. Xavi. Montoya. Xavi. Adriano. Żebyś podał w końcu, a nie weź biegnął sam. Dupa z takiego... kopnięcie. Nie, z jaką będziesz szedł powoli, jeszcze idzie sobie, przychodzi ko zawodnikom. Mądre to nie było. No podaj mi! Dupa, po chuja kopiesz. I tak, no, co bym chciał na pewno jeszcze zrobić? Ci, co nie znają tej serii, to wiedzą, jeżeli, to niech lepiej poglądają pierwszy odcinek, co jest moim wyzwaniem. Moim wyzwaniem jest skończyć karierę w Realu, ale jeszcze chcę pójść do Premier League, na pewno, gdzie gram teraz, zostań legendą, no niestety mało meczów zagrałem, jesteśmy na ostatnim miejscu. A 8 widzów doszło do tego kanału. Bardzo się z tego powodu cieszę, że ktokolwiek oglądał mój poprzedni vlog, gdzie właśnie mówiłem o tym kanału. Ładnie. Też chcę właśnie się tego triku nauczyć, ale nie wiem jak to zrobić. I gol! Trafiamy gola w końcu. Myślałem, że nie trafię, ale trafiliśmy główką i 2-0, czyli 4-2-0 i drugi nasz gol. Mhm.
gol chyba do szatni nawet. O, gol do szatni. Dwa gole nasze, no to się bardzo z tego powodu cieszę. Ponieważ mamy bardzo dużo bramek strzelonych, no 10 strzałów, 9 celnych, no tam Putin jeden chyba mój strzał. No, 8-0, chyba na, no chyba na statystyki niestety spadną. Ale się cieszę, że co najmniej mam dobrą wynik. Real Madrid, Real Madrid. Atletico Club, Atletico Madrid wygrywa. Real. Real Madrid przegrał i wchodzimy na prowadzenie. Ale tak się nie mogę cieszyć tym prowadzeniem, ponieważ no Atletico już wchodzi też do góry, no jest na czwartym miejscu, czyli jest w czwórce, najlepszej czwórce. Ale najlepiej trójce niestety nie jest. Real, no niestety nie mogę się niczym cieszyć, ponieważ jeżeli kolejny mecz zremisujemy, jest już koniec dla mnie. No, jak tu widać, goli 8, no bardzo się z tego powodu cieszę. No, mniej więcej już wzrastamy w siłę. I mecz z... Też... Czekaj, to zobaczy coś. Macie co? No to jutro będą mecze, dwa ligowe mecze, spotkania chyba. Jeżeli nie będzie jeden mecz, czyli ten z Real Valladolid, którym jeden mecz niestety nie zagrałem, wygrali w Pucharze Króla 2-0 i 3-0 ze mną. Więc no tutaj jest akurat takie bardziej nasze. Chyba nie pokajemy w tym meczu. Nie wiem, jeżeli nie, to mamy za to fajne spotkania. No a wkrótce, jeżeli nawet by tego spotkania innego nie było, następne spotkanie byłyby obydwa w lidze. No i na pewno w Madrycie byśmy zagrali. Poza kontuzją oczywiście. Jakby byłaby kontuzja, no to byśmy mieli źle. Dobra, więc zaczynamy spotkanie. Następny mecz. Zobaczymy, gdzie gramy, na jakiej pozycji. Wkrótce jak się ściągnę nowy update, który daje mi normalne koszulki, no... Jesteśmy bardzo... wycofani. Nie na naszej pozycji zazwyczaj. Ale dobra, myślę, że będziemy jakieś bramki też strzelać. Mecze towarzyskie to są oczywiście, ale warto grać właśnie w takich spotkaniach z Brazylią, z Brazylii, ponieważ mogą być to lepsze morale dla nas, dla naszego klubu, jeszcze dla naszej reprezentacji, będą bardziej skrani, będziemy... No, to zaczynają, niestety jakiś lag mi wystąpił. Dobra, podanie. Jakby nie było tego błędu, co był poprzednio. Na poprzednim filmiku. Ale mnie zrobił jakiś sito. To nie jest ten klub, gdzie gram... Czy to nie jest ta reprezentacja, gdzie gra Modric? Jestem bardzo... Nie mogę się doczekać meczu z... Jest gol, 1-0. Już prowadzi nasza reprezentacja, no niestety nasza reprezentacja jest bardzo silna. Ale nie wiem, czy silniejsza akurat w Hiszpanii. Ciekawe jak tam będzie właśnie w mistrzostwach świata. Czy będzie ciekawe, no to na pewno zagramy kilka spotkań. Ciekawe kto gra w ogóle. Nie patrzyłem, czy tutaj grze ciekawe kto będzie grał. My niestety nie jesteśmy za to, że jesteśmy gospodarzami, nie gramy w eliminacjach. Nie wiem dlaczego chcę cały czas zmieniać postać, nie wiem, to jest taki mój nawyk po prostu na ten. Dzisiaj jeszcze będzie chyba jeszcze jeden filmik z Crash'a na moim kanale, o którym mówiłem wcześniej na vlogu. Just. No jak on tego gola nie mógł trafić? Neymar. Niestety już jedną ramkę straciliśmy do tego, no. Z wice prowadzącym. Jest gol! No i strzelamy kolejnego gola dla reprezentacji Brazylii.
Jest gol na 1, zbiera się na 2 do 0. Jeszcze nasz gol. Bardzo się z tego powodu cieszę, że ktoś mi podał piłkę. Ja teraz też będę nieco podawał, chcę bardziej więcej mieć asyst niż jedną. Bo ta jedna coś tam tak mnie pasi. Na pewno będę chciał tę serię dokończyć kilka sezonów, na pewno nie jeden, ani nie dwa. Co najmniej 3, maksimum 5. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze w drugim sezonie akurat pójdziemy gdzie indziej. No nie, dobra, biegniesz. Kurczę, mogłem dobijać. Nie byłem na tej pozycji. Dobra. Zaczynamy. Może aj, o, super chyba. Bardzo mi się tą serię, bardzo lubię grać. Nie wiem, jest bardzo ciekawa. No dzisiaj nie wrzucę jeszcze, jutro, poniedziałek dopiero nagram filmik kolejny. Ale chęcią bym pograł, ale niestety muszę jeszcze... Muszę jeszcze niestety już odrobić tego PS-a z 14 euro. I w końcu będzie zapowiedź Q&A. Ja. O, kurczę! Ja myślałem, że zrobię to jak Neymar. Może gram Neymarem, ale chodzi mi, żebym to tak kiwał. Ja. No to jest ten klub, gdzie gra Modric, więc mu pokażemy, jak gra Neymar. Ciekawe, czy zagramy akurat mecz z Madrytem, czy nie zagramy. Bo zawsze możemy, jeszcze możemy nie zagrać tego meczu, zawsze możemy jeszcze pójść gdzie indziej, jeszcze tam wtedy. Idzie. Kurczę, myślałem, że strzelić to samobój. Kurczę, no niestety nie udało nam się. I kolejny 2-0 jak na razie. No to jest bardzo słaby wynik jak na pierwszy mecz z Widzę Mistrzostw Świata i 5-1, a tutaj tylko 2-0. To cienko. Bo ten zespół nie jest wcale silny. Ciekawe byłoby może zmienić narodowość. No ale bym tak nie zmienił, Brazylia jest fajna. Fajną reprezentacją, ja lubię nim grać. Znaczy może akurat tak lubię, ale jak gram Mistrzostwo Świata lub coś, to gram albo Hiszpanią, albo Niemcę, albo Polską. Że są takie. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, no to biorę, znaczy Afryki, no, Ameryki, no to biorę zazwyczaj, a to albo no, tylko Niemcę to biorę, raz wziąłem Meksyk. Strzał na bramki. 12 na 3. No, to jest sporo. No niestety nieco cienko jak na razie na ten mecz wygląda. To 0-1, tylko... No widać mu było Modricie. He's going on his own. He plays it towards the corner flag. Robinho has the ball in a wide position. No, do dupy ta rzuta była. No i schodzi. Daniel Alves wchodzi.
schodzi, no to chodzi na zawodzik z naszego okręgu się klubu, może później będzie nim mądry, no ogólnie inne kluby też mogą sprzedać swoich zawodników, to nie jest tak, że tylko w nie mogą kupować. Więc może z Ronaldem też nie, Ronaldem też nie będzie grał. Nie wiem jak tutaj chodzi, jeżeli chodzi o emeryturę. Wiem o tym, że można odłużyć sobie kontrakt. Nie wiem na ile mam odłużony, ale możliwe, że będę mieć w następnym sezonie odłużyć jeszcze. No nieco za lekkie podanie jak na mnie. No niestety chyba wygramy tylko 2-0. No niestety 2-0 tylko wygrywamy. No a czego niestety, ponieważ mieliśmy szansę na więcej. No 14 strzałów, tylko tych 9 celnych, do tego jeszcze bardzo celnych. No niestety dużo zmarnowanych asyst. Niektóre były bardzo beznadziejne, niektóre były brak zgrania w ogóle było nawet w tym meczu. Nie tak jak poprzedni mecz. Poprzedni mecz to akurat było tak ciekawiej nawet, bo zeszliśmy tam. Średnia ocen w kadrze, no to mecz rozstrzygnych, mamy 2-3 bramki. Ciekawe, czy zagramy to spotkanie, czy nie. Nie zostały, no i nawet lepiej dla mnie, ponieważ zobaczyły wynik. 2-0 wygrywamy, jak poprzedni wynik. No to się nacieszę, Real. Madryt, no zajmisował i w końcu, o nie, to jest nieco cienko. Ja jestem bardzo wkurzony nawet, bo Real na trzecim miejscu spadł. O. Jestem bardzo wściekły z tego powodu, ale może teraz pozwolimy Realowi podnieść się na nogi po tym następnym spotkaniu. Jeszcze nie? Jeszcze nie. No to jutro będą mecze, zostawisz dodany to mecz z Sevillą. Czekaj, George. Moje zespoły, zrozumiałe zespoły. O, ciekawe, gdzie gramy. No, gramy na pozycji prawej. Ile mam bramek? Szczelonych. Neymar 8, Messi 8. No, niestety prowadzimy teraz samą bramek. WBV. Bramek 5, Messi 6. Asysty. Nie, kopa tutaj. Messi niestety 2 gole szczelił, no to super. Neymar. UEFA Champions League 2 gole. 1001. Tak mało goli było? Szu. Moje dane. O! W kadrze, karierze, no to... Co to było to osiągnięcie w karze? No to mamy tutaj, no niestety jedną asystę, 8 goli. Razem bramek mam strzelonych 11 chyba, czekaj, mecz rozegranych 3 gole. No 11 bramek, 8 meczów i 8 goli, no niestety ale w niektórych meczach nie zagraliśmy ani jednego mecza. W których spotkaniach nie zagrać, nie szczyliśmy moje, moje zespoły, informacje, o, nie, to minasz, no to jutro będą, to jutro mecz zra, czekaj, jaki jutro czy mecz, ja nie mogę,
tutaj nie zauważyłem jeszcze tych spotkań. Dlaczego tak czasami mówić dużo? Co ich nie widzę. Monaco 3-0 wygraliśmy. Mój Boże. Nie zauważyłem tego spotkania. Jeżeli nie zagramy meczu w Champions League, gramy od razu z Realem. Czyli odcinek 7, 100% mecz z Realem mamy. No i będziemy walczyć o pozycję, no to tutaj akurat powiększę poziom trudności, bo to jest nie zawalczyć jak prawdziwym rywalem. Czekaj, chcę zobaczyć jakim wynikiem, czy informacje o zespołach. Szukaj Real. Chcę zobaczyć, czy sprzedali jakiegoś zawodnika Real Madrid z cudzymi zespołami. Cristiano Ronaldo, Bale, Isco, Iraro Mendy, Casillas na bramce, Kedira, Ablolo, Varane, Sergio Ramos, Morata, Di Maria, skład zespołu. Cristiano Ronaldo 99. Kład zespołu, wyniki sezonu. No, to będzie spotkanie. No to do zobaczenia. Dzisiaj, jutro będzie odcinek z meczu z Sevillą, czy zobaczysz, czy gram ten mecz do następnego meczu. Gramy to spotkanie. Mecz z Sevillą. No to do zobaczenia. Na razie, cześć, siemanko, yo.